Zawód, nie mogę teraz was zapytać tak, albo dobra. Czy ktoś pamięta ten zawód? To zrobię sobie malutką przerwę. Tak, znam, pamiętam. Dobra. A ten zawód, nie wiem, czy repasacja dokładnie rajstop tam było, a co tutaj jest? Czy widać, co jest na tym, co to za zawód? Jeszcze tak niedawno, w sumie bardzo obecny w każdym gabinecie dyrektora. Boże, tak, ale jaki to zawód? Pamiętacie? Możecie napisać? Stanowiska, dokładnie. Także te zawody pokazuje, bo one wyginęły, jeśli tak można powiedzieć, niedawno, bo co to jest 20-30 lat? To jest nic. A pytanie do Was, czy wiecie, co to jest? Także chwila, chwila dla nas. Co to jest? Dom na kółkach. Autonomiczna ciężarówka. Są jeszcze jakieś propozycje? Dom. Samochód przyszłości. Tak, taka bardzo dyplomatyczna odpowiedź, ale prawdziwa. Okej, co to jest? To jest odpowiedź, jest tutaj była już prawidłowa. Samochód autonomiczny, autonomiczna ciężarówka, czyli samochód, który sam jedzie. Jak widzicie, nie ma kabiny, bo nie jest potrzebny, bo sztuczna inteligencja, algorytmy prowadzą taką ciężarówkę po drodze i robią to dużo lepiej niż człowiek. I to jest oczywiście taki dzisiaj temat, który jest najbardziej nośny, najbardziej znany, że właśnie są już samochody, a bardziej technologia jest autonomicznych samochodów i ona jest gotowa praktycznie. Oczywiście trzeba trochę tam jeszcze rok, dwa testów, ale to jest technologia, która spowoduje oczywiście rewolucję transportu na całym świecie. Ale przede wszystkim spowoduje, że chyba bodajże 30-40 milionów zawodowych kierowców straci pracę. W dużym uproszczeniu praktycznie z dnia na dzień. I to nie, że straci pracę, że jest kryzys, tylko po prostu ten zawód przestanie istnieć. Tak jak właśnie stanowiska przestała istnieć i dziwimy się dzisiaj, że może być jeszcze nie tak dawno to było, tak samo zawód kierowcy też za chwilę zniknie. I tutaj pokazuję Wam listę znikających zawodów z procentowym wyliczeniem. Tutaj to cytuję Yuvala Harariego, a on to z kolei z Doliny Krzemowej. To są zawody, które, jak widzicie, dość duży jest procent, że te zawody znikną. I tych zawodów znikających będzie oczywiście z każdym rokiem, z każdą, nie wiem, pięciolatką, dekadą coraz więcej. Też będą pojawiały się oczywiście nowe zawody, ale to już nie będzie to samo, co kiedyś przy erze industrialnej, że coś się zmieniło, ale w sumie to było przewidywalne, a bardziej przede wszystkim było dużo większe w rozłożeniu czasu, 10-15 lat, kiedy było można się do tego przygotować. Ze sztuczną inteligencją, tu właśnie wszyscy naukowcy mówią, że ten przyrost wiedzy, umiejętności sztucznej inteligencji, co umożliwi, ratownicy tej, Aniu, wiesz co, znikną z SOR-u. Może nie ci z karetek pogotowia, ale już w Stanach Zjednoczonych bodajże aplikacja Watson się nazywa, która diagnozuje na SOR-ze zdecydowanie z lepszą skutecznością niż właśnie ratownicy. Także to rzeczywiście ja poprawię, tu chodzi o SOR-y, o tą pierwszą diagnozę pacjenta w szpitalu. Tak? I właśnie w tym momencie za każdym razem, jak idziemy drugi, trzeci, piąty raz, to dostajemy jeszcze lepszą diagnozę, jeszcze bardziej szczegółową, bo sztuczna inteligencja z nas będzie znała coraz lepiej. Pytanie do Was. A co z nauczycielami? Sekundkę, zrobimy małą pauzę. Znaczy, zatrzymam się, może dwie, trzy propozycje. Czy praca nauczycieli będzie, czy nie będzie? Jak myślicie, jak to wygląda? Tak, dokładnie Tomek, tak jest już teraz, a będzie tego coraz więcej, zwłaszcza jeśli wpuścimy sensory do naszego ciała. To w tym momencie, no właśnie będziemy mogli, wszystkim właśnie, wszystkim, że rewolucja technologiczna przede wszystkim będzie właśnie w służbie zdrowia i oczywiście bardzo na naszą korzyść. Także odpowiedzi widzę, że znikną, zależy, jest dużo w internecie, nie mentorzy. A więc oczywiście nikt nie zna na przeszłości, ja tutaj też nie jestem żadnym prorokiem, raczej cytuję rzeczy, które gdzieś tak napływają i odpowiedź jest właśnie, jeśli chodzi o nauczycieli, że jeśli nauczyciele zostaną w wersji podawczej,
To tak, to zniknie, bo jest już w Stanach Zjednoczonych aplikacja, algorytm, gdzie można kupić to za jakieś, ja to przeglądałem tą stronę bardzo szczegółowo, mniej więcej 250 dolarów, ale nie chodzi o przeliczenie na polskie, tylko bardziej siłę nabywczą, czyli jakieś 69,90 można kupić aplikację, która przygotowuje mnie jako ucznia do matury amerykańskiej. I robi to oczywiście zdecydowanie lepiej. Dwa słowa dla Was, żebyście wiedzieli dlaczego, jak to działa. Ja jako uczeń pracujący w internecie dostaję na początku od tej sztuki, od algorytmu różnego rodzaju dużo różnych ćwiczeń, aktywności. I na bazie moich odpowiedzi, w ogóle mojego zaangażowania, czasu i tak dalej, reakcji, wszystkie rzeczy tutaj są mierzone, ważone i tak dalej, sztuczna inteligencja zaczyna zawężać, uczy się mojego mózgu, już nie mojego umysłu, tylko mojego mózgu i tak naprawdę z każdym ćwiczeniem daje mi ćwiczenie, które będzie dla mnie bardziej angażujące, bardziej efektywne, bardziej skuteczne. No i na tym jest przewaga, że właśnie przygotuje mnie do testów lepiej. Także takie aplikacje już są. Więc przygotowanie chociażby właśnie do testu czy do matury za 5, 6, 7 lat w Polsce prawdopodobnie będzie kosztowało właśnie 69,90, 99,90 i rodzice, którzy będą mieli do wyboru posłać dziecko do 8 klasy, żeby się przygotowało do testów, albo niech właściwie troszkę emocjonalnie i psychicznie odpocznie, a w domu się tylko pobawi. No to odpowiedź jest raczej jasna, gdzie pójdą właśnie pieniądze, gdzie pójdą rodzice. Ale w tej obszarze tutaj ktoś napisał, właśnie, przepraszam, bo już pojawia się dużo. Agnieszko, dziękuję, to włapałem. Zastąpi, jeśli my pozwolimy na to, żeby zastąpi, bo wszyscy ci właśnie futurolodzy mówią, że to jest teraz szansa dla człowieka, jeśli chodzi o humanistyczne podejście. Jeśli my zaczniemy się rozwijać jako ludzie, jako humaniści, jako filozofi, jako osoby empatyczne, etyczne, to jest coś, co maszyny jeszcze długo, długo, długo nie będą w stanie właśnie zrobić, czy nam tutaj przeszkodzić. Więc rozwój nauczyciela jako mentor, jako tutor, to jest ta przyszłość, która spowoduje, że to właśnie tutaj ten element zawodu nauczycielskiego jest bardzo rozwojowy. Odejście od nauczania, a podejście jako właśnie towarzysz, coach, mentor. Także to taki sygnał dla Was. Idziemy dalej. Yuval Harari, bardzo, bardzo Wam polecam wszystkie trzy jego książki. To dzisiaj jest no, guru, powiedzmy, przyszłości. Autor, który najlepiej opisał przeszłość i przyszłość, jego książki Homo sapiens, Homo Deus i 21 lekcji na XXI wiek. Także bardzo, bardzo Wam polecam wszystkie jego książki, na wszystkie trzy, ale każda to jest dość duża, duża, gruba Biblia, ale czyta się to fascynująco, także Wam bardzo polecam, bo jeśli pracujecie w edukacji, czy jesteście rodzicami, to no, my wszyscy powinniśmy mieć świadomość tego, co było, bo te mechanizmy idą właśnie dalej, więc tak naprawdę nie trudno przewidzieć w pewnych obszarach przyszłość. Ja będę miał kolejne webinary co miesiąc, o tym Wam powiem jeszcze na końcu, i właśnie jeden webinar całkowicie chcę poświęcić na temat wyzwań dla edukacji w tej trzeciej dekadzie XXI wieku. Także tam jeszcze więcej powiem o sztucznej inteligencji, o wszystkich tych mechanizmach i jak to wpłynie na ludzi i jak to jakby ma wpłynąć też właśnie na proces nauczania. Także tutaj dlatego dałem taki sygnał, który znaczy też dla mnie, żeby Wam powiedzieć, że na to będzie osobny webinar. Nie będę teraz wchodził więcej w szczegóły.